Witam Was bardzo serdecznie na piątym już spotkaniu naszej społeczności Kobiety w Zakupach. Dzisiejszą prelegentką jest Agnieszka, ale o tym, czym się zajmuje Agnieszka, za chwilę. Najpierw chciałabym się dowiedzieć troszeczkę od Was więcej, z jaką krytyką się spotykacie pracy, jeżeli właśnie chodzi o klienta wewnętrznego, jeżeli chodzi o dostawcę, co ci dostawcy wam mówią i w jaki sposób mówią. I tutaj mam pytanie, czy jest jakaś kobieta chętna, czy mam wywoływać do odpowiedzi. Jeżeli ktoś jest chętny, to proszę podnieść łapkę, a jak nie, to będę wywoływać. Czy ktoś chętny, żeby się podzielić z krytyką, z jaką się spotkałyście, albo ktoś u was w firmie, koleżanka może się spotkała? Nie ma chętnych. Nie spotykacie się z krytyką? Olga? Więc tak, ja się spotkałam z dwoma rodzajami jakby. Pierwszy to jest ten od klienta wewnętrznego, czyli z reguły to dotyczy osób z produkcji, mam wrażenie. W sensie, że ta krytyka odnosząca się do charakteru mojej pracy, czyli ja sobie siedzę przy biurku i ogólnie mało robię i w ogóle to oni ciężko pracują, a jakby to, myślę, że to ogólnie się odnosi do osób tych biurowych, pracowników administracyjnych. To też jakoś mnie gdzieś tam boli wewnętrznie, nie radzę sobie do końca chyba z tym. A druga rzecz to krytyka, może krytyka ze strony dostawców, że często właśnie narzucają jakiś swój punkt widzenia i jakby oceniając ten tok myślenia po mojej stronie, tak? I to dla mnie jest jakoś takie, w pewien sposób jakoś, no nie do końca też to sobie z tym radzę, więc to są rodzaje, z którymi się spotkałam. Super, dzięki Ola. Ola numer dwa. Dzień dobry. Tak, czyli standardowo, co wy w tych zakupach robicie tak naprawdę? Zakupy zwykle blokują. Zakupy się czepiają, żeby pilnować procesu zakupowego transparentnego. Co jeszcze z tych takich standardów krytyki? Zaznaczam, że niekonstruktywnej. Co jeszcze mi przychodzi do głowy? A dostawcy? A dostawcy? To już takie bardziej wynikające z negocjacji, z rozmowy z dostawcą. A dlaczego chce pani to wiedzieć? Jeżeli ja chciałabym na przykład poznać strukturę kosztów produktu, to a po co? Jeżeli chciałabym pewnie doprecyzować ofertę, nawiązać jakąś bliższą relację, to tutaj bardzo często się spotykam z opinią: a po co? Po co to pani? Tak, także. W ogóle ty nie musisz tego wiedzieć, bo najważniejsze jest to, że on wie. Ty nie musisz. Będzie pani zadowolona. Tak, Będzie będzie pani zadowolona. No. tak. Tak, dokładnie. Super. Dzięki bardzo. Czy któraś jeszcze z pań chciałaby się podzielić krytyką, którą może słyszała w przeciągu ostatniego miesiąca, tygodnia, czy może nawet dzisiaj? Coś jeszcze wam się kojarzy? Bo ja już przyznam szczerze, że dla mnie takie topowe to są oczywiście wszyscy ci dostawcy, którzy starają się mnie skrytykować za to, że ich nie wybrałam. I tutaj podważają różnorakie moje kompetencje, zwłaszcza te kompetencje związane ze sposobem wybierania dostawcy, tak? Bo oczywiście tamten dostawca na pewno będzie zły. No i klient wewnętrzny, ale nie tylko ten klient produkcyjny, ale też ten klient, bym powiedziała, biznesowy, czyli na przykład dział R&D, który potrzebuje ofertę do jakiegoś nowego produktu. No i ile to w ogóle może trwać, co ty tam robisz? Przecież powinniśmy tutaj od razu dostać tą ofertę, przecież my wymagamy, my płacimy, tak? I tak dalej, i tak dalej. No tej krytyki jest faktycznie dużo i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. A z kim będziemy o tym rozmawiać, to chciałabym, żeby już Agnieszka
sama troszeczkę opowiedziała Wam o tym, czym się zajmuje na co dzień i w jaki sposób pomaga kobietom i jak ta krytyka jest wpisana właśnie w jej drogę zawodową. Także Agnieszka, zapraszam. Dzień dobry dziewczyny, miło mi bardzo i dziękuję bardzo za zaproszenie Julii. Z Julią poznałyśmy się całkiem niedawno i zupełnie przypadkowo, chociaż twierdzę, że nie ma w życiu przypadków. I z przyjemnością przyjęłam zaproszenie na to spotkanie z Wami. Julia mi powiedziała, że ma taką grupę kobiet, które są zainteresowane rozwojem, rozwojem zawodowym, chcą robić kroki do przodu w swoich kompetencjach różnych, takich właśnie miękkich, twardych. No i zaprosiła mnie na spotkanie z Wami, bo radzenie sobie z krytyką to jest jak najbardziej też kompetencja. A ja jestem z pierwszego mojego wykształcenia psychologiem, ale jestem także trenerem, coachem, mentorem i tu mogłabym jeszcze parę rzeczy wymieniać, póki co wystarczy. I ostatnio zaczęłam zajmować się tematem perfekcjonistek, a ponieważ perfekcjonistki mają wpisane w DNA kłopot z radzeniem sobie z krytyką i krytyka bardzo, bardzo długo jest przez nie analizowana i bardzo długo nie mogą się zgodzić z tymi zdaniami, które padają na ich temat, to właśnie postanowiłam napisać e-booka na ten temat, no bo oczywiście sama też w swoim życiu doświadczałam różnego typu krytyki i no ja mam już trochę lat i powiem Wam, że już się totalnie uodporniłam, czyli teraz to już nie wiem kto co by musiał powiedzieć, żeby to na mnie zadziałało i żebym się tym przejęła. No ale oczywiście nie zawsze tak było w moim życiu. Nie zawsze tak było w moim życiu. Agnieszka, powiedz mi tak na co dzień, z jakimi firmami współpracujesz? Bo współpracujesz też z biznesem. Tak, na ten projekt dla perfekcjonistek to jest taka moja jedna z nóg i z rozwoju, ale oczywiście współpracuję i współpracowałam z biznesem i współpracowałam także z firmami produkcyjnymi. Firmy, z którymi współpracowałam, które mi teraz przychodzą do głowy, to jest Gelk i Ruki. To są takie firmy, które mi teraz przychodzą do głowy, takie duże. Ale też współpracuję ze średnimi firmami, z takimi firmami pracowałam, no takie nazwy Wam nic nie powiedzą, bo to są takie, wiecie, polskie firmy średnie, nie są jakieś tam, jeszcze Urbanek Wam coś powie, no na pewno Wam coś powie Urbanek. No to są firmy, z którymi współpracowałam. Jeszcze może Wam coś powie też firma Kunke, oni mają poligrafię. Także współpracuję z takimi firmami produkcyjnymi i jak mi mówicie o tych problemach, kiedyś pracowałam też w takim projekcie unijnym, który był dedykowany, to się nawet nazywało pracownikom o niskich kwalifikacjach i tam pracowałam właśnie z pracownikami produkcyjnymi, między innymi też ich uczyłam asertywności, czyli być może nawet tych waszych pracowników nauczyłam, jak to należy się zwracać do tych pań w biurze, żeby w ogóle zareagowała. Nie jestem pewna, czy waszych pracowników z waszymi współpracownikami pracowałam, ale tak, miałam do czynienia z ludźmi, którzy pracują na produkcji. To był duży projekt, no dość dobrze ich poznałam. Także no, co ja z tymi firmami robię, z tymi dużymi czy z tymi średnimi? No głównie jednak nie pracuję z pracownikami na produkcji, tylko raczej pracuję z zespołami, z tymi właśnie zespołami menedżerskimi, z kierownikami, z brygadzistami. I tutaj pracuję w takich obszarach związanych z zarządzaniem ludźmi, z motywacją, z negocjacjami, z komunikacją, z rozwiązywaniem konfliktów, z układaniem kultury firmowej, która będzie pomagać realizować cele biznesowe firmy. Więc w takich obszarach pracowałam. Te tematy, o których mi mówicie, są mi bliskie i powiem Wam, nie tylko te krytyki, te przykłady krytyk i nie tylko z Waszej działki, czyli nie tylko z Waszego podwórka, bo, no bo często to, na przykład ten problem pod tytułem siedzi pani przy biurku i pije kawę, to jest, powiedziałabym, no bardzo częsty problem i to jest
No, trochę powiem o tym za chwilę Wam więcej. Chciałabym, żebyście, znaczy ja się z Julią umówiłam tak, że będzie dyskusja, czyli będę bardzo szczęśliwa, jeśli będziecie podnosić łapki i dopytywać, albo wtrącać, albo albo się ze mną nie zgadzać, bo też lubię, jak się ludzie ze mną nie zgadzają, bo wtedy no jest po prostu ciekawsza dyskusja i można się więcej nauczyć de facto. A ja tu jestem też po to, żebyście Wy się nauczyły. I chciałabym zacząć od pierwszej rzeczy, którą już usłyszałam i na którą chciałabym Wam zwrócić uwagę. Ktoś powiedział, że no ja słyszę taką krytykę niekonstruktywną. No drogie dziewczyny, nie ma konstruktywnej krytyki. Krytyka z definicji jest niekonstruktywna. Po prostu. I teraz zaraz Wam powiem, o co to chodzi z tą krytyką. I jaka jest krytyka konstruktywna. To jest w ogóle taki oksymoron, który w ogóle nie, dawno temu się wziął, nie wiadomo skąd, ale o krytyce konstruktywnej mówi się o tej informacji zwrotnej. Wy mieliście ostatnio spotkanie a propos informacji zwrotnej, więc trochę wiecie na temat informacji zwrotnej. Więc informacja zwrotna, czyli ta pseudokrytyka konstruktywna, to jest ten rodzaj zdań, które padają do ciebie, które jakoby są wypowiadane i które mają jakieś fakty, albo są oparte na jakichś informacjach, albo są wypowiadane z intencją rozwoju dla ciebie. No ale krytyka i informacja się wykluczają. To są po prostu dwa różne zbiory, ponieważ krytyka jest zawsze opinią. Wiecie, krytyka to jest coś takiego, ja mogę powiedzieć o serniku, który dzisiaj jadłam, mogę go skrytykować, mam do tego prawo, ponieważ krytyka jest opinią. Każdy z nas może mieć prawo na temat zupy, którą dzisiaj jadł na obiad, na temat obiadu, który zjadł, kanapki, którą zjadłyście. Ponieważ każdy z nas ma prawo mieć swoją opinię. Opinia to jest najbardziej subiektywny komunikat, jaki pada z naszych ust a propos innych osób, a propos świata, a propos otoczenia zewnętrznego, które jest dookoła nas. I tak naprawdę każda krytyka jest opinią. Więc jeśli jest opinią, to możesz z nią dyskutować. Mogę dyskutować, jakbym dzisiaj zaprosiła znajomych i każdy by jadł sernik, moglibyśmy sobie podyskutować o serniku i krytykować ten sernik do woli, ale po prostu każdy z nas ma prawo mieć swoją opinię na temat sernika. Taką mamy konstytucję, póki co jeszcze ją mamy. Natomiast krytyka konstruktywna, czyli ta informacja zwrotna, ona ma się opierać na jakichś rzeczowych faktach, ona ma być uzgodniona, tam mają być jakieś wskaźniki. Ja rozumiem, że ja tutaj się spotykam z dziewczynami, które skończyły politechnikę, więc, a ja skończyłam humanistyczną uczelnię, więc dla mnie wskaźniki to jest... Ale myślę, że tu humanistki też się znajdą. To dobrze. Bo myślę sobie, że słowo wskaźnik, czy wszystkie słowa dookoła wskaźnika są Wam bliskie i posługujecie się nimi na co dzień. Więc ta informacja zwrotna jest bliżej słowa wskaźnik, natomiast krytyka jest bliżej słowa opinia, czyli jakaś Twoja subiektywna rzecz. To tak jakbyś obraz oceniała. No weź sobie jakiś obraz i sobie po prostu pogadaj o nim. To jest krytyka. Więc jeśli ktoś ci mówi, że siedzisz przy biurku i mało robisz, to ma prawo do takiej opinii. Ma prawo. I to jest twój taki, wyjdź z tego założenia, że on ma prawo do tej opinii, bo jeśli zaczniesz z nim dyskutować w kwestii opinii, no to będziecie sobie dyskutować długo. Nie? Czyli tą opinię trzeba po prostu zamienić na ocenę. Czyli, a jeśli mówimy o ocenie, to już podajemy jakieś, rozmawiamy o jakichś właśnie wskaźnikach. Czyli możesz odwołać się do jakichś rzeczowych informacji, do jakichś, jeśli on ci mówi, siedzisz przy biurku i mało robisz, no to sobie może mówić, no jednym uchem nie wpada, drugim nie wypada. No co to znaczy mało robisz? No co to znaczy mało robisz? No już nie... No, no właśnie, no co to znaczy mało robisz? Skąd on wie, że mało robisz? Jak on w ogóle ma prawo wypowiadać takie zdanie? No A nieprawdziwe, B nie mające nic wspólnego z prawdą, C
I tutaj teraz można powiedzieć też, można polecieć sobie i powiedzieć, no to mnie rani, albo to jakoś na mnie negatywnie wpływa. I tutaj ja będę o tym jeszcze mówiła też, bo widzicie, to jest tak, że jeśli coś cię rani, albo jeśli coś wpływa na ciebie negatywnie, jeśli ktoś coś mówi na twój temat, a ty jakoś na to reagujesz mocno emocjonalnie, na przykład jakby mi ktoś powiedział, że jestem głupia i to by mnie zabolało, to nie o to chodzi, że on nie ma prawa tak mówić, bo on ma prawo tak mówić. To o to chodzi, że ja mam zbudować sobie w sobie taką konstrukcję psychiczną, psychologiczną, żeby w to nie uwierzyć, żeby mi to jednym uchem wpadło, a drugim wypadło. I to właśnie na tym polega radzenie sobie też z krytyką, że ty masz mieć taki, że ty masz sobie umieć zbudować swoją ochronę psychologiczną, swoje bariery psychologiczne. Ja o tym piszę w moim e-booku o granicach. I piszę, powołuję się tam na taką metaforę, że każde państwo, jak się naruszy jego granice, jak się naruszy granice państwa, to państwo to uznaje za wojnę. I wtedy jest, wiecie, agresja. I wtedy państwo wytacza swoje działa i atakuje albo no, jakoś się broni. Ty masz też prawo pokazać światu, pokazać innym ludziom twoje granice, nie? Komunikować i nie pozwolić, żeby oni naruszali twoje granice. No i trochę o to chodzi też w krytyce. Jeśli ktoś wydaje jakąś negatywną opinię na temat twojej czynności, czyli siedzisz, to jest czynność przy biurku i mało robisz, to jest druga czynność, czyli po pierwsze siedzisz, po drugie mało robisz, no to tu mamy dwie opinie, no to do ciebie należy obronić się przed tym. To jest jedna rzecz, czyli wysłać do niego komunikat. Jaki ty chcesz mu wysłać komunikat, żeby on się odczepił? I tutaj jeszcze zwrócę uwagę na to, że dziewczyny, każda praca ma swoje plusy i minusy. I najprawdopodobniej te komunikaty w stylu siedzisz przy biurku i mało robisz, albo a co wy tam w tych zakupach robicie, albo a ile to może trwać, my tutaj płacimy, wymagamy. To są komunikaty, które wynikają z kultury pracy firmy. Każda kultura ma swoje komunikaty. Między nauczycielami padają różne zdania. Nauczycielki od polskiego i nauczycielki od WF-u to są dwa obozy nauczycielek. Lekarze i pielęgniarki to są dwa obozy w tej kulturze. Ludzie od marketingu i ludzie od sprzedaży to są dwa obozy w różnych firmach. I zwykle w firmach jest tak, jeśli nie dba się w tych firmach o kulturę wymiany informacji, o kulturę komunikacji, jeśli nie zwraca się na to uwagę w firmach, to właśnie w firmach padają takie zdania. Nie? Padają takie zdania pod tytułem siedzą przy biurku i mało robią, albo siedzą w tych biurach, to nic innego nie robią, tylko kawę piją. Co ja przyjdę, to kawę piję. To są takie zdania, które wynikają z kultury. I teraz jakbym to miała wyjaśnić, to bym też powiedziała, że ci ludzie, którzy wypowiadają te zdania, siedzą przy biurku, mało robią, to oni dzięki temu tak naprawdę robią sobie dobrze. Nie? Czyli oni jakoś wtedy podbudowują swoją samoocenę. Jakbyśmy mieli wejść w ich buty i zrozumieć, dlaczego oni tak robią, jaka jest intencja wypowiadania tych komunikatów. Nie? Czyli to... Bo pamiętajcie też, że ludzie, którzy mają wysoką samoocenę, lepiej sobie radzą z reakcją na krytykę i w ogóle z tymi sferami. Natomiast ludzie, którzy mają niską samoocenę, to nawet najmniejszą krytykę będą bardzo osobiście odbierać i będą właśnie ją bardzo analizować, będą ją nadinterpretować, będą uważać, że ona dotyczy wielu obszarów ich życia, a nie tylko tego jednego, wokół którego ktoś coś powiedział.
Więc z jednej strony to hasło pod tytułem siedzę przy biurku i mało robię należy do kultury komunikacji w Waszej firmie. A więc jakbym miała dać Wam wskazówki czy rady dotyczące takich haseł, które można by sobie na sztandarach wywiesić w różnych firmach i każda firma ma takie swoje hasła. Czyli ci od zakupów, Wy byście powiedzieli coś, Wy mówicie te zdania, ta druga grupa by powiedziała inne zdania. To są tego typu zdania, które trochę one też należą do takiego small talku. Nie jak się pyta, no co tam słychać, jak pogoda, a co, czy kawa była dobra. Taki small talk, przy czym ten small talk służy w firmach temu, żeby sobie podnieść nastrój, samoocenę, czyli jak komuś trochę dowalę, no to mi będzie lepiej. Jak komuś jest gorzej, to mi jest lepiej. Dlatego się trochę to robi. Więc z jednej strony, jedna strona medalu, to jest, ty masz mieć tak wysoką samoocenę i adekwatną, nie zawyżoną, nie mówię tutaj, żebyś miała zawyżoną, mówię, żebyś miała adekwatną, na tyle, żeby cię te hasła nie obrażały, żeby ci nic nie robiły, czyli przypominaj sobie, co ty robisz, czym ty się zajmujesz, jak bardzo ty jesteś zajęta, jak bardzo ty jesteś ważna, ile od ciebie zależy. Te rzeczy miej w głowie cały czas, natomiast na takie hasła pod tytułem siedzą przy biurku i mało robią, warto mieć przygotowane takie trzy zdania, które będziesz po prostu powtarzała jak zdartą płytę. Trzy zdania przygotowane i to mogą być zdania powiedziane z humorem, czyli jakieś zdanie powiedziane z humorem. Czyli albo chcesz temu człowiekowi wysunąć działo, czego nie polecam, nie? Bo ten człowiek na pewno, tak jak znam firmy i kulturę firm, być może jak to jest nowy pracownik, to mówi to z takim nastawieniem, żeby komuś dowalić. Jak to jest starszy pracownik, to raczej to jest po prostu takie, no takie polskie narzekanie, no po prostu narzeka się na pogodę, się narzeka, na różne rzeczy się narzeka, więc trochę po prostu nie wie jak zagadać, nie wie co powiedzieć, nie wie jak zająć czas, więc stosuje tego typu komunikaty. Więc tutaj trzeba by sobie przygotować jakieś zgrabne dwa zdania, takie zdania, które jak powiesz mu, to go wyrwą z butów. Po prostu, czyli nie idź z nim w tą jego grę pod tytułem to jest prawda, faktycznie nie idź z nim w tą grę, albo nie idź z nim w grę pod tytułem ja ci udowodnię, że nie masz racji, nie? Bo on cię zaczepia, żebyś mu teraz udowadniała, że on nie ma racji, czyli żebyś mu się produkowała, no co ty, ja tutaj nie wiem, co ręce włożyć, zostaje po godzinach i tak dalej, i tak dalej. To jest zaproszenie do takiej gry. I teraz jak chwycisz przynętę, jak chwycisz haczyk, to no to popłyniesz, no to on ci będzie udowadniał, bo on ci chce udowodnić, że ty siedzisz przy biurku i mało robisz, więc on ci będzie różne rzeczy tam udowadniał albo snuł swoje teorie, ale ponieważ to jest gra, czyli to nie jest, on nie rozmawia z tobą po to, żeby coś zmienić w swoim podejściu, w swojej postawie, w swoim nastawieniu do rzeczywistości czy do ciebie, tylko on rozmawia, on to mówi po to, żeby właśnie zabić czas. A więc tutaj nie chodzi o to, żebyś tego przekonywała, tylko chodzi o to, żeby go rozbroić. A rozbroisz to jakimś komunikatem humorystycznym, jakimś komunikatem, który go wybije z jego ścieżki mózgowej pod tytułem no to teraz jej pokażę. Nie, no to teraz pokażę tej paniusi, ona ma tam tak dobrze, a ja tutaj się tak męczę. Nie? Ona to ma dobrze, dobrze jej płacą, jeszcze narzeka, a ja się tutaj tak męczę. No więc jaki to będzie komunikat? Dopasuj to do siebie, nie? Do twojego stylu, do tego jak rozmawiasz, jaki masz język, jaki masz styl wypowiedzi. Niech to będzie humorystyczne, niech to będzie rozbrajające, niech to będzie takie w stylu, to takie, wiesz, takie w stylu
No tak. Nawet sobie kupiłam, nie wiem, dodatkowy podnóżek, żeby mi nogi lepiej pod tym biurkiem, nie wiem, leżały, albo wymieniłam sobie krzesło na piłkę, żeby mi się wygodniej siedziało, bo już dostaję bólu kręgosłupa, albo słuchaj, i dzisiaj wypiłam tak pyszną kawę, że nawet mogę ci poczęstować, albo ci mogę powiedzieć, jak zrobiłam. Nie? Czyli. No bo to jest o tym, to jest o tym. To nie ma nic wspólnego z twoimi kompetencjami, to nie ma. No, tak naprawdę, jeśli ktoś chce udzielić ci, dajmy na to, tej konstruktywnej krytyki, czyli tej informacji zwrotnej, to powinien cię zaprosić, albo powinien ci powiedzieć, albo w ogóle powinien cię spytać, czy chcesz słuchać tej informacji zwrotnej, bo ludzie nie mają prawa ci mówić informacji zwrotnej bez twojej zgody. Nie mogą tak po prostu przyjść i ci po prostu na twarz rzucić i powiedzieć ci, co o tobie myślą. Nie mają do tego prawa. Jakby tak, to znaczy wszystko mogą, no bo wszystko mogą, ale wtedy możesz się naprawdę zdenerwować i powiedzieć im, że przekroczyli granicę. Nie? Bo tak naprawdę informacja zwrotna to jest szczególny komunikat i udzielamy go wtedy, kiedy osoba. Albo to jest proces oceny, albo chce usłyszeć od nas, zgadza się na usłyszenie od nas tej informacji zwrotnej. Albo chce usłyszeć tą informację zwrotną. Nie? Natomiast krytyka, no krytyka to jest właśnie opinia, czyli to jest, wiecie, no ludzie się oburzają, no jak dostają, jak się krytykuje, nie wiem, przedstawienie w teatrze, nie? I jak czytacie sobie, albo jak oglądacie jakieś filmy o artystach i oni lecą do tego kiosku ruchu i kupują te gazety, żeby przeczytać krytykę swojego spektaklu albo swojego jakiegoś dzieła. No i tam co krytyk to opinia. Ten krytyk taka opinia, ten krytyk taka opinia, inny krytyk jeszcze inna opinia. Bo krytyka jest opinią, czyli jest najbardziej subiektywnym komunikatem. Nie? Więc ludzie mówią ją, jeśli... Albo żeby z tobą pograć, tak jak na przykład właśnie ci pod tytułem siedzą przy biurku i mało robią, albo żeby ci dowalić. No i to jest taki najbardziej prymitywny sposób, no bo to jest naprawdę, to działa, tak? Jak komuś dowalimy, nie, to tacy bardzo ludzie, którzy mają bardzo niski poziom inteligencji emocjonalnej, w ten sposób działają i oni faktycznie no, żywią się tym. Nie? Żywią się tym, jak komuś się dowalą i wtedy jakby no, po prostu, bo wiecie, bo to jest tak, że jak komuś tak między oczy walnie ktoś krytykę, to ponieważ ta osoba, ponieważ widzisz, obserwujesz, że ta osoba po prostu no, tak się składa w sobie, nie? Jakoś jesteśmy tym przejęci, czyli to jest takie użycie siły, przekroczenie granic i użycie siły swojej, żeby wywołać tego typu wpływ. A jak my używamy tego typu siły, no to właśnie mamy poczucie, że jesteśmy silni. I to poczucie, że jesteśmy silni, właśnie wywołuje ten nasz taki euforyczny efekt, że my tak się trochę lepiej czujemy, jeśli robimy to. Nie? No ale tak jak mówię, to robią ludzie, którzy mają bardzo niski poziom inteligencji emocjonalnej, bardzo mały poziom empatii. No ale też umówmy się, robimy to, jak jesteśmy mocno wkurzeni, nie? Czyli w gniewie, no to przecież się obrzucamy różnymi epitetami, nie zawsze takimi, które potem jesteśmy w stanie nawet powtórzyć. Tak, ja tutaj bym się chciała wtrącić, bo faktycznie trudno jest czasami na to odpowiadać. I ja na przykład starałam się kiedyś ludziom naprawdę wytłumaczyć, co ja robię. Jakby tak usprawiedliwić przed nimi, tak? A później stwierdziłam, że no nie, no ja nie potrzebuję się usprawiedliwiać i zawsze miałam takie dwa zdania, które naprawdę super działały. Jedno zdanie to było, dziękuję, że podzieliłeś się ze mną swoją opinią. I to po prostu tak potrafiło niektórych ludzi szokować, że to już jest tak jak w negocjacjach. Dajesz argument, z którym już nie ma jak negocjować, nie ma się do czego przyczepić. I to nie jest zaproszenie do dalszej dyskusji, tylko to jest stwierdzenie, okej, no to jest twoja opinia. A drugie, to tak zatrzymywałam się na chwilę, podchodziłam bliżej i pytałam się, czy wszystko okej u ciebie? Wszystko dobrze u ciebie?
Czy może masz jakiś problem, o którym chciałbyś porozmawiać? Bo też wiem, że ludzie często szukają powodu do kłótni, bo mają tak nagromadzoną w sobie złość, tą agresję, tak? Bo nie wiem, szef na linii tam nie wyzwał, albo pracujemy na akord, tak? I tu trzy sztuki się zbiły i jest taka agresja i szuka się sposobu, żeby się rozładować. I się tutaj napotoczą właśnie te zakupy, no bo brakuje nam trzech sztuk, żeby zrobić tą ilość, którą mamy zaplanowaną, o której mamy premię, a się okazuje, że nie ma surowców na magazynie. No to kto winny? Zakupy winne, tak? Zakupy. Czyli co, Agnieszka, mówisz, że żeby nie wdawać się i nie tłumaczyć, znaczy zawsze można zapytać i tu mam takie pytanie właśnie do ciebie, czy to jest jeszcze, to jest takie jeszcze miłe, czy już bardziej sarkastyczne, żeby taką osobę na przykład zapytać, a co to dla ciebie oznacza ciągle? Ile to jest według ciebie godzin w ciągu dnia i jakie uważasz, że są normy w tym zakresie? Ile powinno się siedzieć przy tym biurku, a ile się nie powinno siedzieć przy tym biurku? Co myślisz na przykład o tego typu odpowiedzi? Ja bym nie polecała tego typu dyskusji, czyli nie polecałabym w tym przypadku dyskusji, bo to jest po prostu właśnie wciąganie w grę, nie? Czyli on cię zaprasza do gry. On nie chce z tobą tak naprawdę omówić tej sprawy. On nie chce ci powiedzieć jak dorosły dorosłemu: słuchaj, wkurza mnie, denerwuje mnie, że wy macie tak dobrze, a my, ja w moim poczuciu mamy gorzej niż wy, w moim poczuciu macie lepiej. Omówmy to, ja chcę się naprawdę dowiedzieć, jak wy tam pracujecie, co ty naprawdę robisz, bo ja mam takie przekonanie, że ty mało robisz i że ciągle pijesz kawę. Dorosły by po prostu cię wziął na rozmowę i z tobą porozmawiał. Słuchaj, opowiedz mi o tym, wyjaśnij mi to. Natomiast no, oczywiście ludzie nie mają w sobie tyle odwagi, ale też nie po to oni te komunikaty wysyłają. Oni wysyłają właśnie po to, żeby cię wyhaczyć do takiej gry pod tytułem: no ja ci zaraz udowodnię, weź mi tutaj, zacznij się usprawiedliwiać, to ja ci tutaj pokażę. Bo dziewczyny, jeszcze jedna rzecz. Dorosły człowiek nie musi się w ogóle nikomu usprawiedliwiać, ponieważ są dwa procesy: usprawiedliwianie i wyjaśnianie. I usprawiedliwianie i wyjaśnianie to są dwa różne procesy. Usprawiedliwiają się dzieci. Dzieci się usprawiedliwiają, ponieważ dzieci nie rozumieją rzeczywistości. Dzieci są małe, mózgi dzieci jeszcze nie są w stanie, no wiecie, po prostu mówi się, że dzieci są niedojrzałe. No właśnie to oznacza, że po prostu dzieci jeszcze nie są w stanie poskładać tej rzeczywistości, tych konsekwencji swoich działań, nie są w stanie tego ocenić realnie, adekwatnie, no tak jak to jest oczekiwane od dorosłego. Dlatego dzieci mogą się usprawiedliwiać. Dziecko może ci powiedzieć: no mamusiu albo tatusiu, bo no, oczywiście pomijam zasady, na jakie się umówiliście, ale ono faktycznie jest w procesie uczenia, w procesie dojrzewania, w procesie zdobywania tych doświadczeń, uczenia się. To trwa u nas homo sapiens, wiecie, niektórzy mówią, że nawet do 40 i ciągle jesteśmy niedojrzali, niektórzy mówią, że mężczyźni to nawet do 50. No ale to właśnie, natomiast dorosły, czyli jak się usprawiedliwiasz, to od razu się wpychasz w pozycję dziecka. Sama, po prostu mówisz, szef cię pyta, dlaczego się spóźniłeś, a jak ty mu się usprawiedliwiasz, czyli mówisz, wiesz, no po prostu dziecko musiałam zaprowadzić do przedszkola, bo coś tam, bo jakoś tam, to się usprawiedliwiasz. Dorośli ludzie wyjaśniają. Wyjaśnienie to jest powiedzenie, co się wydarzyło, ale nie z pozycji usprawiedliwiania się, tylko z pozycji brania konsekwencji za działanie. Czyli no tak, spóźniłam się, wiem, że się spóźniłam, czyli wyjaśnienie to jest: wiem, że się spóźniłam, wiem, jakie są konsekwencje tego, że się spóźniłam, odpracuję to albo zrobię, co trzeba, żeby to nadrobić, że się spóźniłam, takie są konsekwencje, taki jest świat dorosłych, biorę to na klatę, ale nie muszę ci się usprawiedliwiać, dlaczego się spóźniłam. Nie muszę się usprawiedliwiać, dlaczego siedzę przy biurku i piję kawę. Nie muszę się nikomu usprawiedliwiać.
ponieważ nie jestem małym dzieckiem, ponieważ ponoszę konsekwencje. Jak dzisiaj mam dzień i piję przy biurku kawę i tylko piję kawę, no być może no taki mam dzień, a ty akurat przyszedłeś i to zobaczyłaś, no ale być może, no wiecie, no ja mam po prostu taki dzień i akurat nie musicie się nikomu usprawiedliwiać. Usprawiedliwiają się dzieci, dorośli ludzie wyjaśniają i ponoszą konsekwencje, bo jeśli my się usprawiedliwiamy, to też nie chcemy ponosić konsekwencji. Myślimy, tak, nam tutaj, się uda. Tutaj Ewa chciałaby coś powiedzieć. Ewa? Aha. Ja tak chciałabym się tylko z wami podzielić, bo nie wiem, co jest z tą kawą, ale mamy jednego brygadzistę w firmie, który notorycznie dzwonił 15 po 7 rano i pytał się tak, oczywiście wśród swoich pracowników tam na montażu, czy już skończyłaś pić kawę i możesz mi coś sprawdzić? Wiecie, ja za każdym razem mówiłam, no ale wiesz, ja piję kawę i pracuję, mów. I po, nie wiem, setnym razie mówię do niego, nie Darek, nie skończyłam jeszcze, zadzwoń do mnie za godzinę. Powiem wam, że to był ostatni raz, kiedy on zapytał się mnie, czy może się mnie zapytać, czy piję kawę. Właśnie. Ale właśnie. Tak mnie to strasznie denerwowało, naprawdę działo. Ja się właśnie oczywiście tłumaczyłam, nie, no pytaj, ja piję kawę, ale przecież mogę ci sprawdzić. Tak, ale to był ostatni raz chyba, kiedy się zapytał. Czyli Ewa, potwierdzasz, że dokładnie właśnie wybiłaś go z jego gry, czyli dzwonił do ciebie po to, żeby cię tak naprawdę, wiesz, jak taki dorosły, jak tatuś, nie? Dzwonił do ciebie, żeby spytać cię, córeczko, czy już jesteś gotowa, żeby zacząć tą pracę? A ty mu mówiłaś, nie, tatusiu, jeszcze nie jestem gotowa, jeszcze tylko 5 minut mi daj. Albo tak, tatusiu, już jestem gotowa. Nie, bo to są tego typu rozmowy, czyli ludzie nas zapraszają do bardzo różnych gier, zapraszają nas. Właśnie krytyka jest takim tego typu komunikatem. Ta krytyka, to mówimy o krytyce manipulacyjnej, zwłaszcza kiedy nas zapraszają do gier, kiedy mówią nam, tak wspaniale wyglądasz, ale my wiemy, że to wcale nie o to chodzi. Nie? Czyli Julia powiedziała, że używają sarkazmu. Tak, ludzie mówią ci miłe rzeczy, a tobie po prostu czujesz się, jakbyś dostała właśnie z liścia, jak to się mówi, albo jakby ci ktoś oblał, nie wiem czym, ale wiesz, że to nie jest wcale dobry komunikat, bo tak naprawdę w tej całej komunikacji, dlaczego komunikacja jest taka trudna, no bo właśnie wiecie, no każde zdanie ma jeszcze intencję, z jaką my to zdanie wypowiadamy. I teraz ta intencja tego naszego zdania może być w takiej warstwie werbalnej. Ja mówię, wspaniale wyglądasz, ale w warstwie niewerbalnej to ja tam ci chcę powiedzieć, że słuchaj, po prostu wyglądasz okropnie, jak mogłaś się tak ubrać na to spotkanie nasze dzisiaj. Albo na tą kolację, albo na ten obiad. No ale powiem ci, wyglądasz wspaniale, ale ty wiesz, że to wcale nie o tym jest. I wtedy też to odbierasz jako krytykę. I teraz weź zareaguj, weź powiedz, ale co się czepiasz? To przecież ci ta osoba powie, ja się nie czepiam, przecież ci mówię, że świetnie wyglądasz. Co ty chcesz ode mnie? I to też jest gra, i to też jest krytyka manipulacyjna. I teraz z krytyką manipulacyjną jest taki kłopot, że to nie jest otwarta komunikacja. Czyli ktoś ci nie mówi, słuchaj, porozmawiajmy, jest tu jakiś kłopot. Ja chcę z tobą porozmawiać. Manipulator nie wyzywa cię na pojedynek pod tytułem, proszę bardzo, mamy 2 pistolety, ty masz 1 pistolet, ja mam 1 pistolet, mamy po jednej kuli, stajemy do pojedynku. To jest rozmowa dorosły z dorosłym. Zrobiłaś mi coś, czuję się urażony, porozmawiajmy o tym. Krytyka manipulacyjna to jest komunikat pod tytułem, zrobiłaś mi coś, jestem obrażony, ale ci tego nie powiem, ale ci tak powiem, że ci w pięty pójdzie, ale ty nie będziesz wiedziała, że ja ci to powiedziałam, że ci w pięty pójdzie, bo ci powiem to tak, że nie będziesz się mogła do tego przyczepić, ale ci pójdzie w pięty. I o to mi chodzi, żeby ci poszło w pięty, ale nie o to mi chodzi, żeby z tobą porozmawiać o tym. Czyli krytyk manipulacyjny w ogóle, jeśli jest obrażony z powodu jakiegoś działania twojego, jakiegoś zachowania twojego, to jego krytyka może w ogóle nie dotyczyć tego zachowania czy tego działania. On ci może powiedzieć właśnie o jakiejś dziwnej rzeczy, w ogóle nie związanej z tym zachowaniem ani działaniem. To są te takie, tutaj szczególnie boli nas to, bo szczególnie nas to boli,
wtedy, kiedy słyszymy to od bliskich osób, nie? Kiedy, bo wydaje nam się, bo chcemy, bo mamy taką niepisaną umowę z bliskimi osobami na szczerość, na otwartość, na wspólne zapewnianie sobie własnych potrzeb. A tutaj pojawia się jakaś podwójność, pojawia się nieszczerość, pojawia się chowanie czegoś gdzieś, nie wiadomo, co z tym zrobić, nie wiadomo, ktoś się wypiera, ty mówisz, że coś czujesz, a ktoś ci mówi, nie, nieprawda. No ale tutaj nie ma innej, jeśli to jest bliska osoba, znaczy tutaj są trzy drogi, bo jeśli to jest ciocia i to jest obiad na imieninach, no to czy takie osoby, na których ci nie zależy, bo na krytykę manipulacyjną reagujemy tylko w sytuacji, kiedy ci bardzo zależy. Musisz wiedzieć, kiedy ci bardzo zależy. I to są dwie sytuacje. To jest twój mąż czy bardzo bliska rodzina, czyli żeby poradzić sobie z krytyką manipulacyjną, będziesz musiała włożyć w to bardzo dużo energii. Więc zastanów się, czy chcesz. Więc zastanów się, czy warto. Bo na przykład ciocia na imieninach, jak ci mówi, słuchaj, znowu zgrubłaś, albo znowu przytyłaś, albo znowu ten obiad, mówiłam ci tyle razy, ci dawałam ten przepis, znowu ci nie wyszło, to sorry, ale w ogóle nie musisz na to reagować. Natomiast no, jeśli to jest, wiesz, twój partner, twój mąż, twoja siostra, czy ktoś bliski, albo szef, czy właśnie jakiś partner handlowy, to wtedy warto po prostu otwarcie powiedzieć i otwarcie rozmawiać. No i to być może będzie wymagało jednej rozmowy, dwóch rozmów, to będzie wymagało odwagi z twojej strony, to będzie wymagało przygotowania, czyli przemyślenia sobie, bo też pamiętaj, że w krytyce, tak naprawdę, czy to jest krytyka manipulacyjna, czy jakakolwiek krytyka, jak jesteś krytykowana, to odpala ci się reakcja stresowa, nawet jeśli to jest mała krytyka. Odpala ci się reakcja stresowa, a jak ci się odpala reakcja stresowa, to zwykle w stresie nie wymyślimy nic mądrego. Stres to jest taka sytuacja, w której nie wymyślisz nic mądrego, bo stres ci blokuje intelekt. Blokuje ci po prostu mózg i... Umiejętność myślenia, tak, tak. Tak, a jeszcze czegoś mądrego, a jeszcze czegoś... To jest właśnie ta inteligencja schodkowa, co się ją tak nazywa, że wychodzisz ze spotkania, wychodzisz z rozmowy i na schodach myślisz sobie, no tak, mogłam wtedy tak powiedzieć. Nie? Mm-hmm. Tutaj Magda się jeszcze też... Mm-hmm. Tutaj Magda się jeszcze zgłosiła, tak Magda? Ja mam dwa pytania, bo chciałam się zapytać przede wszystkim, jak rozgraniczyć albo jak zabezpieczyć się przed tym, kiedy ktoś chce udzielić nam informacji zwrotnej, korygującej, a my to odbieramy jako opinię, ponieważ naszym zdaniem to nie są fakty, tudzież nie jest wzięte pod uwagę całe tło, lub na odwrót, tak? I zaczyna się jakby rozmawianie o zupełnie dwóch innych rzeczach, odpalają się emocje, to o czym pani mówi tutaj, ten stres i tak dalej, a my chcemy rozmawiać konstruktywnie. I drugie pytanie, jak się w takim razie zachować, bo na początku mówiła pani, że nie można nikogo zmusić do informacji zwrotnej, jak zachować się, kiedy jesteśmy w sytuacji biznesowej, mamy klienta wewnętrznego, nie da się już współpracować i są przekroczone nasze granice, chcemy udzielić informacji zwrotnej bazującej na opinii, na faktach, przepraszam, a ta osoba jakby się odcina od tego, ale no jakby jesteśmy w przestrzeni zawodowej i nie jest, to nie jest przedszkole. Nie? No to pierwsza rzecz, ta informacja zwrotna, jak reagować na opinię, czy jak reagować, jeśli ta informacja zwrotna, to właśnie jest, tam jest dużo opinii, a mało informacji, no to trzeba by sobie przygotować taki zestaw pytań, czyli być może trzeba wrócić do tej rozmowy, być może trzeba po prostu skończyć rozmowę, czyli trzeba skończyć tą rozmowę z taką informacją, słuchaj, ja bym się chciała odnieść do tego, co powiedziałeś, czy powiedziałaś i chciałabym, żebyśmy wrócili do tej rozmowy. Ja się chcę przygotować do tej rozmowy, chcę zebrać informacje i chcę, żebyś wiedział, czy wiedziała, że ja
no przygotuje się i wtedy zbierasz, czyli jak padają tam jakieś opinie, to po prostu rozwalasz te opinie na czynniki pierwsze, czyli przygotowujesz sobie pytania, które będą sprowadzały te opinie do właśnie faktów, nie? Czyli jak ktoś ci mówi, siedzę przy biurku i mało robię, no to jest opinia, czyli siedzę przy biurku, to co to znaczy, że siedzę przy biurku, nie? To jaka to jest informacja, No przecież wasza praca polega na siedzeniu przy biurku, przecież nie możecie, to jest wasze miejsce pracy, więc to jest bardzo dobrze, że siedzicie przy biurku. A druga rzecz, mało robisz, no to co to znaczy właśnie mało robisz, czyli na podstawie czego tak mówisz, na podstawie jakich wskaźników, na podstawie jakich danych, co wziąłeś pod uwagę, że wydajesz taką opinię. No bo ty masz jakieś swoje opinie, swoje na swój temat, masz jakieś też swoje wskaźniki, no ale też są jakieś wskaźniki w pracy twojej, nie? Masz jakieś takie zewnętrzne wskaźniki, być może jakiś system, którym się posługujecie, jakiś CRM, który mówi, ile ty pracujesz, masz jakąś ocenę swojej pracy dokonaną pół roku temu czy rok temu, czy masz jakieś informacje zwrotne od innych osób na temat twojej pracy, więc no po prostu przygotowujesz się do kolejnej rozmowy. No niestety ten proces informacji zwrotnej, znaczy jeśli on jest dobrze ustawiony, ta osoba, która udziela informacji zwrotnej, powinna być świadoma, że to niekoniecznie musi się skończyć na jednej rozmowie, nie? Że ty się możesz z tym nie zgodzić i powinna być świadoma i przygotowana do tego, żeby kontynuować tą rozmowę. No natomiast jeśli masz udzielić informacji zwrotnej klientowi, a on nie chce się zgodzić na przyjęcie tej informacji, to wiesz co, no to szczerze powiedziawszy, to nie wiem, co tutaj powiedzieć w takim znaczeniu, że w dzisiejszych czasach to się płaci za informację zwrotną. Czyli po prostu w dzisiejszych czasach dostać informację zwrotną to jest wielki prezent, nawet taką jakąkolwiek negatywną, pozytywną, bo dzięki informacji zwrotnej się uczę. Czyli jeśli klient coś w waszej współpracy nie idzie i on nie chce przyjąć tej informacji zwrotnej, no to ty nie będziesz w stanie poprawić z nim relacji. Jeśli nie będziesz w stanie poprawić z nim relacji, no to zastanawiam się, jak długo będziesz w stanie z nim pracować w ogóle. Czyli to się jakoś kwalifikuje, jeśli nie przyjmie tej informacji, to być może trzeba mu powiedzieć, słuchaj, no nie będziemy mogli dalej pracować po prostu, współpracować ze sobą. Nie, no ponieważ, pewnych granic nie jesteśmy w stanie przekroczyć, czy pewne granice jak przekroczymy, to one już po prostu wymknie się wszystko spod kontroli i nie będziesz mogła pracować, nie będziesz mogła robić tego, co jest najważniejsze w tej sytuacji. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo trudny temat, bo niejednokrotnie współpracujemy z ludźmi, których samoświadomość, jakby nie mamy wpływu na ich samoświadomość, nie mamy wpływu na ich kulturę osobistą. I ja współpracowałam kiedyś z firmą, małą firmą, 20-30 osób, tak, wszyscy się bardzo blisko znali i była jedna osoba, która była typowym agresorem. Typowym agresorem. Po prostu ludzie się tak bali tego człowieka, że w ogóle nie dawali mu informacji zwrotnej. I tu były i krzyki, i wrzaski, i takie wytwarzanie takiego ciągłego napięcia we współpracy. I tu faktycznie jakiekolwiek próby nawet rozmowy z tą osobą kończyły się fiaskiem. I ja myślę, że to też warto podkreślić, że ja zawsze mówię, otaczają nas psychopaci, naprawdę nas otaczają psychopaci. I teraz jest pytanie do ciebie, Agnieszka, czy jak mamy do czynienia z taką osobą, która jest na przykład taką osobowością psychopatyczną, czy narcystyczną, tak? Czy ma jakiekolwiek inne, jakieś takie, bym powiedziała, odchyły, tak? Czy tutaj warto w ogóle podejmować, czy nie podejmować, no bo wiadomo, że są osoby, które się czują bardzo pewne w organizacji, tak, i też ich zachowanie z tego wynika i one wiedzą, że one naruszają twoją granicę, ale i tak nie czekają ich żadne konsekwencje. Co w takiej sytuacji? No tutaj trzeba się zastanowić też tutaj, no po pierwsze, ja rozumiem, że jeśli idę do kogoś w organizacji i ten ktoś ma taki właśnie agresywny styl komunikacji, po prostu jak wychodzę z rozmowy z nim, czy jak coś z nim załatwiam, to zawsze jakoś tam czuję się przez niego negatywnie oceniona, no to z punktu widzenia organizacji, to ja bym to gdzieś zaraportowała. Nie? Czyli ja bym komuś o tym powiedziała.
No i w dzisiejszych czasach to już naprawdę też organizacje się uczą, że wcale nie trzeba tak rozmawiać i że można załatwiać swój biznes w innym stylu komunikacji i organizacje się uczą i czasami nawet dają coacha takim właśnie agresorom, żeby nauczyli się jakoś inaczej komunikować z pracownikami, czy inaczej radzić sobie ze swoimi emocjami, ze swoim stresem, bo to najprawdopodobniej o to chodzi. Ale bym to gdzieś zaraportowała i zaraportowałabym to komuś w organizacji, żeby się chronić z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby to gdzieś było napisane, żeby była gdzieś jakaś informacja o tym, że dlaczego? Dlatego, żeby to nie wpłynęło negatywnie na twoją ocenę, nie? Bo jeśli rozumiem, że jeśli on podważa twoje kompetencje, czy jakoś negatywnie mówi na twój temat, co nie jest prawdą, tylko jest po prostu jego fanaberią, on ma po prostu taki styl, on o wszystkich tak mówi, albo o większości ludzi, czyli to nie jest prawda na twój temat, no to jeśli on, no to wiecie, to jest trochę tak, że kłamstwo 300 razy powtarzane staje się prawdą, nie? Więc ty nie możesz sobie pozwolić na to, żeby wejść w taką sytuację, że po prostu ktoś 300 razy, no to jest 365 dni w roku, mamy rok i po roku, i to się nazywa wtedy mobbing, nie? To się nazywa mobbing. Więc trzeba to zaraportować, to musi być gdzieś napisane oficjalnie w jakichś pismach, nie wiem, do działu HR albo jakaś pani z działu HR, czy zajmująca się takimi sprawami, żeby ono po prostu, żeby to nie było tak, że z tobą jest coś nie tak, nie? Że za chwilę tutaj inni ludzie zaczną podważać twoje kompetencje, bo tak się właśnie zaczyna ten proces, nie, mobbingowy, że najpierw jedna osoba, potem ty czujesz się trochę bardziej, no bo jeśli ktoś ci 300 razy powie coś negatywnego na twój temat, to naprawdę zaczniesz w to wierzyć, no tak to działa, nie ma tutaj, to nie o to chodzi, że z tobą coś jest nie tak, po prostu, no tak to działa. Więc po pierwsze chronić się, czyli jak najrzadziej się z nim komunikować, używać takich komunikatorów, które, nie wiem, mail zamiast rozmowy, mieć kogoś, jakiegoś, jakąś drugą osobę, jak jesteś z nim na jakiejś rozmowie, żeby po prostu było jasne i oczywiste, w co ten człowiek gra, nie? W jaką grę ten człowiek gra. I zgłaszać, jak zgłaszać, że to obniża efektywność twojej pracy, że to wpływa na twój nastrój, że to wpływa na twoje samopoczucie, że no wiecie, no w dzisiejszych czasach jak masz stłuczkę samochodową, zwykłą stłuczkę, nic się nie dzieje, ludzie wzywają pogotowie, przyjeżdża pogotowie, wkładają cię w kołnierz, 7 dni zwolnienia i po prostu tak naprawdę nie ma żadnego uszczerbku, ale ludzie się zabezpieczają, nie w takich dolegliwościach fizycznych. Ty też masz prawo w takich sytuacjach psychologicznych się też dbać o siebie, zabezpieczać się, pilnować swojego biznesu, pilnować swoich granic, pilnować swojego dobrego stanu psychicznego. Mhm. Dziękuję ci bardzo za odpowiedź i mam też drugie pytanie, bo rozmawiałyśmy o tym, o takiej sytuacji, w której ta krytyka jest faktycznie tą opinią, tak, i możemy się przed nią bronić. A co na przykład w takiej sytuacji, kiedy przeprowadzamy jeden proces ofertowania, drugi, trzeci, za każdym razem zapraszamy dostawcę i za każdym razem on przegrywa. I my jakby wiemy, że on cenowo jest poza naszym budżetem, ale mamy tak skonstruowaną procedurę zakupową, politykę, że my musimy go zaprosić, tak? Musimy mieć 2-3 oferty, wiemy, że on zawsze tę ofertę nam przygotuje i że no niestety nigdy nic z tego nie będzie. No i przychodzi taki moment, kiedy on dzwoni i faktycznie daje nam tą informację i mówi, słuchaj, bo ty jakoś tam nas ocenia negatywnie, i on ma rację, w pewien sposób ma rację, tak? I jak sobie radzić w tej sytuacji, jak reagować, jak sobie to tak wytłumaczyć w głowie, bo jest gro takich dostawców, którzy właśnie po procesach ofertowania wydzwaniają i starają się jakoś wpłynąć, tak? Przy kolejnym procesie na przykład mówią, że gdyby mi pani powiedziała, to ja mógłbym coś innego, a przez to, że mi pani nie powiedziała, to teraz na przykład moje dzieci nie pojadą na kolonie, tak? Bo ja nie dostanę premii, bo takie rzeczy też się
też się zdarzałam. No i pojawia się taka myśl, no kurczę, no może mogłabym mu powiedzieć, a może mogłabym mu dać to zamówienie raz na jakiś czas, no ale z drugiej strony nie mogę, bo on jest za drogi, on o tym wie. I jak tutaj reagować w takiej sytuacji, gdzie po części może i się zgadzam z tą krytyką, ale nie mam na to wpływu. Jak to nie, tutaj... No w ogóle nie jest twój biznes, żeby reagować. Ty grasz w otwarte karty. Otwarte karty polegają na tym, zapraszasz ludzi do składania ofert. A on gra w otwarte karty, składa najlepszą ofertę, jaką może wystąpić, czy może przygotować. To, że on nie dostaje tej, nie wygrywa tego, to też jest jakiś tam, no jakaś sytuacja taka. On wiedział, jakie są kryteria, przegrał, koniec, kropka. Tutaj się zamyka świat dorosłych, świat dojrzałości i świat jasności komunikacyjnej. Nie? Czyli normalnie w świecie mamy tak, że jeden wygrywa, drugi przegrywa. No, akurat teraz Lewandowski wygrał, ale zapewniam Was, że Lewandowski jak przegra, nie będzie się odgrażał tym ludziom, z którymi grał, że przegrał i nie będzie wywalał, obrzucał ich błotem, że przegrał. Chociaż zdarzają się też tacy ludzie, którzy obrzucają innych zawodników błotem, że przegrają, ale właśnie to się mówi fair play, przegrać w takim dobrym stylu, nie? Że ci, którzy przegrywają, nawet sobie podają rękę i mówią fajnie, no, cieszą się ludzie z tej rywalizacji. No natomiast tutaj, jeśli on dzwoni do ciebie, to jest trochę zrozumiałe, że ja pewnie gdybym miała taką nadzieję, nie? Ja też występuję w przetargach i szczerze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby dzwonić do osoby, która mi mówi złóż mi ofertę albo no przystępuję do przetargu i po prostu przegrywam. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby dzwonić i mówić słuchaj, no jak ty mogłeś, przecież my się lubimy. Przecież my się znamy, przecież to się często u nas pojawia właśnie, lubimy się, znamy, tak, byliśmy tydzień temu na kolacji. Jak ty mogłaś mi to zrobić, nie? I to jest manipulacja, nie? I tu się zaczyna manipulacja, nie? Czyli on cię teraz zaprasza, on przesunął teraz granicę, ta osoba przesunęła, bo to może być też ona. Teraz ona cię zaprasza do świata intymnego, czyli skończyła z tobą rozmawiać na tematy biznesowe i wchodzi i teraz mówi, słuchaj, jak ty mogłaś mi jako człowiekowi, mi jako kobiecie, mi jako znajomej zrobić to, co zrobiłaś, nie? To tak nie może być. Ja tu liczyłam na to, dlaczego ci ludzie chodzą też na te kolacje i na te wszystkie i budują te relacje, no dlatego, żeby właśnie mają taką nadzieję, robią to w tym celu, że jak zbudują sobie te relacje, to będą mieli większe prawdopodobieństwo zwycięstwa w tym wyścigu pod tytułem wygrać tą ofertę. No ale wyścig jest wyścig, po prostu kryteria są znane, a pierwsze miejsce jest jedno i tyle. Nie? Więc to wymaga od ciebie osobistej pracy i osobistego zrozumienia, co tutaj jest zawodowym, gdzie tutaj są granice zawodowe, gdzie tutaj cię ktoś wpuszcza na minę i próbuje z tobą manipulować. Czyli tutaj też trzeba mieć przygotowane takie sprytne zdanie pod tytułem jakieś sprytne zdanie, żeby też nie pozwolić mu na manipulację, czyli na używanie tych słodkich zdań pod tytułem no moje dzieci nie pojadą na kolonie przez ciebie, albo moje dzieci coś tam przez ciebie, albo ja coś tam przez ciebie, bo to nigdy nie jest przez ciebie, nigdy nie jest przez ciebie, no po prostu jest jakoś coś ustawione i tak działa świat. Więc to nie jest tak. Przez ciebie, on próbuje tobą manipulować, a ty no mówisz mu jakieś ładne zdanie, które też pasuje do ciebie i do tej sytuacji, ale zdanie nie z pozycji, że ty się tłumaczysz, usprawiedliwiasz, nie z pozycji usprawiedliwiania się, nie? Zapomnij o tym, zapomnij o usprawiedliwianiu. Możesz mu powiedzieć, no słuchaj, życie jest życiem, zasady są proste, a pierwsze miejsce jest tylko jedno, no i akurat tym razem przegrałeś, no coś w tym stylu. Ale no i nie przedłużałabym tej rozmowy, nie? Nie przedłużałabym i tutaj też ty z kolei możesz, wiesz, słuchaj, mam inny telefon, muszę wyjść, mam jeszcze tylko 5 minut, ktoś wszedł do pokoju, muszę przerwać tą rozmowę z tobą, bo po co ci to?
tobie jest to niepotrzebne, tej osobie też to jest niepotrzebne. Czyli tej osobie, jak ona się nakręci i ci tak przez 5 minut albo 7 minut będzie opowiedziała, ile to ona straciła, wierz mi, to nie jest jej potrzebne. Ponieważ ona po takiej rozmowie, ona tego nie robi jako aktor, ona nie gra wtedy, ona naprawdę czuje się źle w tej sytuacji. Więc jeśli pozwalasz jej na to, żeby przez 7 minut opowiadała ci o tym, jak bardzo się źle czuje, wierz mi, po tych 7 minutach będzie się bardzo źle czuła. Bardzo źle się będzie czuła. Więc żeby jej zrobić także przysługę, po prostu nie kontynuuj tej rozmowy. Po prostu przerywaj tą rozmowę dla twojego dobra i również dla jej dobra. Ponieważ jak ktoś mówi przez 7 minut, jaka mu się krzywda stała, z biznesowego punktu widzenia żadna krzywda mu się nie stała. Taki jest świat. Taka jest rzeczywistość. Natomiast z osobistego punktu widzenia manipuluje, nagina granice. Ale ponieważ sobie to robi nie jako aktor, czyli to nie jest gra, tylko naprawdę tak się czuje, no to naprawdę się będzie źle czuł. I podczas gdy w biznesie, no to jest, wiecie, jak jest w biznesie. Otrzepujesz piórka i idziesz dalej. Bo taki jest biznes, nie? Przecież jak każdy by się nad przegranym przetargiem bardzo mocno użalał, no to sorry, no to po prostu nigdy nic nie zrobi. Ma takich sytuacji mnóstwo. Raz wygrywasz, raz przegrywasz. Raczej częściej przegrywamy niż wygrywamy w biznesie. Tak, ja miałam nawet kiedyś taką sytuację, jak pracowałam w Marmite, że robiliśmy dosyć duży przetarg i tam zebrałam oferty z rynku i była jedna firma, która była najtańsza. Ale to ja już wiedziałam, jakby znam na tyle kategorię dobrze, że wiedziałam, że coś będzie nie tak z jakością, bo nie da się tego zrobić w tych pieniądzach. I ta firma nie została wybrana i pamiętam, że napisali do zarządu w 3 językach, bo zarząd był właśnie i Polska, i Szwecja, i jeszcze była grupa kapitałowa i tak dalej, więc napisali pismo z prośbą o umotywowanie, dlaczego nie zostali wybrani, bo tutaj oni mają pewne takie przesłanki, że przetarg był ustawiony i tak dalej. Generalnie no, z dostawcami jest pewne wyzwanie, bo faktycznie zacierają się te granice i widać, że dostawcy dążą do tego, żeby te granice zatrzeć, a też potrzeba dużo takiej siły wewnętrznej, żeby być w stanie rozgraniczyć jedno od drugiego i powiedzieć sobie, słuchaj, zapraszasz mnie na kolację, bo chcesz ze mną porozmawiać, czy zapraszasz mnie na kolację, bo chcesz mieć z tego później jakąś korzyść, tak? Więc faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o tą krytykę od strony dostawcy, to jest taki temat, myślę, rzeka, ale chciałam też zapytać, czy dziewczyny macie jakieś pytania na tym etapie, czy może chciałybyście się też podzielić jakimiś swoimi sytuacjami, czy ktoś ma jakieś pytania, bo nie wiem, czy bo widzę, że powyłączałyście kamerki, patrzymy na awatary. Tu widzę może tylko, że skomentowała może jakąś sytuację taką zawodową w takich okolicach krytyki. Może warto, że chcecie, żeby to skomentować albo powiedzieć coś na ten temat, wyjaśnić coś, jakieś zachowanie. Ja bym miała jeszcze pytanie do początku z psychologicznego punktu widzenia, z pani doświadczenia. Co może wpływać na to, żeby stymulować czy poprawiać kulturę feedbacku w organizacji? Bo ja z swojego doświadczenia widzę, że narzędzia są znane, wszystko jest jasne. Niby się lubimy, ale strach przed tym, że zrobi się niemiło, jakby przeważa na szali potencjalnych korzyści z poprawy współpracy i tego daru, o którym pani wspomniała, to mi się bardzo spodobało, żeby podawać taki argument, że to jest dar i że w dzisiejszych czasach tak niełatwo o to. Jak możemy zadbać o to, żeby ta kultura feedbacku była szerzona? No, możemy być na ty, Magdo, bo tak jakby tak miałam... Tak, możemy być na ty, jasne, oczywiście. Magda, no to ja bym zapytała, czy ty w ogóle jesteś z działu HR, czy ty jesteś z działu takiego właśnie zakupu
zakupy. Czy ty tak, ja jestem z działu zakupy. Ja jestem z działu zakupów, ale jestem też częścią zespołu menedżerskiego i to jest temat, nad którym pracujemy, nad którym się zastanawiamy i nawet teraz jesteśmy w procesie team coachingu w grupie menedżerskiej i ten temat też jest ważny. No to powiedziałabym świetnie, że pracujecie nad tym, bo z tą kulturą feedbacku to jest tak, że no tutaj jedyne, co was może uratować, to się nie poddawać. Czyli z każdą zmianą jest tak, że na początku ludzie się może nawet mniej zakochają, czyli jakoś tam ta zmiana nas uwodzi. Potem zaczynamy widzieć kłopoty w związku z wdrażaniem tej zmiany. I jak się zaczynają kłopoty, to wtedy właśnie zaczyna się po prostu taka wręcz taki natłok informacji, dlaczego mamy tego nie robić, ile nam to czasu zajmuje, jak to źle na nas wpływa, na naszą firmę, na naszą pracę, na naszą efektywność. No a wiecie, jak to jest, no po prostu jak się uczymy jakiejś nowej czynności czy jakiegoś nowego narzędzia, obsługi czegoś, to zawsze jest taki moment, że robimy coś gorzej. Na początku jakoś nam się udaje, ale potem mamy taki no, gorszą jakość, gorszą efektywność i wtedy właśnie ludzie przestają wdrażać dalej zmianę. Czyli pierwsze porażki, pierwsze trudności albo drugie trudności, drugie porażki zatrzymują ludzi w zmianie, w każdej zmianie, czy to będzie bieganie, czy to będzie odchudzanie, czy to będzie jakikolwiek twój nawyk, zdrowe żywienie. Pierwsza porażka, out, wycofujemy się. Nie, tego nie będę jednak robić, nie, po co nam to, nie, no, co myśmy zrobili, nie doszacowaliśmy naszych zasobów, nie, jednak nie możemy sobie na to pozwolić. Nie, jednak to nas przerasta. Nie, to był taki eksperyment, ale wycofajmy się z tego. Nie, w tamtej firmie oni też to próbowali, nie udaje mi się, wróćmy do tego, co było. No więc no tak niestety jest. I jedyne co, to może tylko właśnie ktoś, zwykle ten właśnie dział HR, czy ktoś powinien nad tym czuwać, że się nie poddajemy. Daliśmy sobie jakiś czas, zbieramy wszystkie informacje zwrotne, które do nas wpływają, czy w ogóle no, wdrażamy ten proces i dopiero po tym czasie, jak się umówiliśmy, zbieramy ogólnie feedback, podsumowujemy, bierzemy sobie raport i dopiero wtedy zastanawiamy się, co dalej, też co dalej, a nie wycofujemy się, bo wierzcie mi, nie ma wycofania z kultury i feedbacku. Po prostu im się szybciej nauczycie tej kultury feedbacku, tym lepiej, bo na rynku są już milenialsi, a z milenialsami nie wygrasz żadną inną komunikacją. Więc jeśli zależy ci w ogóle, żeby naprawdę się odnaleźć, dobrze czuć na rynku pracy już za parę lat, to im szybciej się nauczysz tego feedbacku, tym lepiej dla ciebie, dla was wszystkich, no bo po prostu milenialsi to jest zupełnie inny typ człowieka. A oni już są na rynku pracy, najprawdopodobniej już w firmach produkcyjnych właśnie pracują milenialsi, najprawdopodobniej brygadziści już na nich bardzo mocno narzekają i najprawdopodobniej to jest po prostu zderzenie Goliata z kim on tam się zderzył, nie pamiętam, ale to jest po prostu zderzenie dwóch światów, nie? Taki brygadzista starej daty i taki milenials, no po prostu nie może być najbardziej niedopasowanej sytuacji. Okej, okay, dziękuję bardzo. Więc Magda, nic innego, tylko trzeba to kontynuować, nie wycofywać się, choćby nie wiem co. Dobrze, dziękuję. Będziemy walczyć. Tak. Magda, just keep swimming. Yep. Tak. Chciałam zapytać, czy też reszta dziewczyny ma jakieś pytania albo się spotykała z taką krytyką? Chciałaby przeanalizować jakąś sytuację, która was spotkała. Dzisiaj dziewczyny są dosyć nieśmiałe, bym powiedziała. To może ja jednak zadam swoje pytanie, z którym generalnie nie jest mi prosto. Bo ja w swojej firmie, tak jak robię zakupy każde,
często spotykam, może nie często, ale spotykam się z taką opinią: Pani Jolu, czy naprawdę musimy ze sobą rozmawiać? Nie ma pani tam kogoś merytorycznego? Bo ja tak jak obracam się od 15 lat w sferze IT i ta już nie jest mi straszna, a przynajmniej nauczyłam się rozumieć szeroko i płytko, co do mnie mówią, tak przy takich typowych rzeczach, które nazwijmy to są bardziej męskie, typu remont albo jakieś łącze wodociągowe, coś tam, to właśnie przychodzi taki moment, gdzie ja z nimi rozmawiam i uściślam te oferty, żebym wiedziała, że mam jabłka do jabłek na stole. A panowie po drugiej stronie, bo zwykle są to panowie, mówią do mnie: Pani Jolu, ale nie ma pani tam jakiegoś kolegi? I wtedy ja jakby tłumaczę temu swojemu partnerowi, przyszłemu dostawcy, że wie pan, ja mam dużo kolegów, wielu kolegów, natomiast na tym etapie postępowania musi pan rozmawiać ze mną, ponieważ to ja jestem single point of contact dla niego. I jeśli on jest profesjonalistą w swoim zakresie, to powinien potrafić to wytłumaczyć przedszkolakowi, czyli mnie też powinien potrafić. Ale ja nie wiem, czy ja to dobrze robię i dobrze mówię. Mnie to zawsze irytuje, ale staram się tego nie pokazywać, bo jest to pewnie mało profesjonalne, bo ja od siebie trochę za dużo wymagam. Natomiast chciałabym, żebyście mi pomogły znaleźć taki fajny argument, że no, kobiety niekoniecznie muszą rozumieć, czy w ogóle no, nie chodzi o to, że się jest kobietą i się tego nie rozumie, tylko jak się nie jest merytorycznym w danym zakresie, no to można nie być. Po prostu pracując w zakupach nie można wiedzieć wszystkiego. Ale argument typu, bo pani jest kobietą i pani nie zrozumie, to mnie troszkę tak uderza. Ja nie do końca umiem sobie z tym tak, wiecie, tak jednym zdaniem takim magicznym poradzić. Ja ci, Jola, powiem. Ja ci powiem. Bo ja po prostu stracę, ale ja to powiem z zakupowego punktu widzenia, a Agnieszka później powie z psychologicznego, ale gdyby taki facet mówił: o, bo ja tutaj bym chciał z takim panem, z kolegą, a nie ma pan kolegów, to ja mówię zawsze tak: ja mam tutaj wielu kolegów, a pan woli z mężczyznami czy z kobietami? Tak. Bo jak pan woli z mężczyznami, to ja kolegom powiem, że pan woli z mężczyznami, ale nie wiem, czy oni się zgodzą. Ja bym poszła... Ale to oczywiście jest sarkastyczne, ale oddaję głos Agnieszce. Ja bym poszła też dokładnie za ciosem Julii, ponieważ oni, ten komunikat jest seksistowski. Tak. Mhm. Nie, ten komunikat jest seksistowski i oni sobie pogrywają z tobą. I oni tylko po prostu czekają na to, aż ty się zdenerwujesz albo zaróżowisz. Czyli to jest taka gra pod tytułem, wiesz, jak to w wojsku się mówi, fala, nie? I tam sprawdzają pierwszaka, no to ty jesteś nowa i oni teraz cię sprawdzają. Na ile ty, kiedy ty pękniesz? Kiedy ty pękniesz? Tak naprawdę oni czekają, aż pękniesz, nie? Ty mówisz: jestem profesjonalna, nie pokażę po sobie emocji. I oni po prostu będą cię tak sprawdzać, aż je pokażesz, bo gra polega na tym: słuchajmy ją tutaj, no zróbmy jej falę, niech pęknie, nie? Wtedy powiemy: jest, przybijemy piątkę, pękła, i najprawdopodobniej się skończy pod tytułem: dajcie mi kogoś merytorycznego, nie? Więc tu wybicie ich z ich gry polega właśnie dokładnie na czymś takim jak Julia, albo na czymś takim pod tytułem: zakręć loka i powiedz, no wiesz, pobaw się w Marilyn Monroe i zrób to zupełnie niemerytorycznie, bo to nie jest rozmowa o merytoryce, ponieważ sorry, ale jak mi ktoś wyjeżdża z takim tematem, to o nim to świadczy, to nie jest o tobie, to jest o nim. I on się teraz prezentuje jako ktoś absolutnie niemerytoryczny, a absolutnie niemerytoryczny, seksistowski. No i tu już nie mam więcej negatywnych argumentów na jego temat, bo nie znam, ale generalnie no, zaprasza cię do takiej fali, nie? Czyli nie, w ogóle z nim nie rozmawiaj, czyli gra w jego grę polega na tym, że tłumaczysz się, usprawiedliwiasz się i udowadniasz mu, że się znasz. A tu nie o to, a on ci zawsze może czymś dowalić, że się nie znasz, nie? On ci będzie udowadniał, że się jednak nie znasz. Tak, bo to on powinien się znać. No i to jakby tą prawdę prostą to ja znam. Natomiast ja nie jestem takim typem, jakby
tekst Julii do mnie przemawia, natomiast ja sama bardzo jest mi daleko do takiego typu człowieka czy kobiety, który zrobi takie, no co ty. Może dlatego mnie to tak jakoś uwiera specjalnie, a może mi przejdzie, jak już wdrożę się do końca w te takie, nazwijmy to, męskie dziedziny, w których jednak poziom kontrahenta po drugiej stronie jest zupełnie czym innym niż poziom kontrahenta z branży IT. To naprawdę nie jest to samo. Może jakby ja spróbuję, tak jak Julia mówiłaś, i może mi wyjdzie następnym razem. Słuchaj, zawsze możesz mu powiedzieć też coś takiego, że wie pan co, no ja się zastanowię, czy z kim merytorycznym w naszej firmie mógłby pan porozmawiać, a pana bym prosiła, żeby pan się zastanowił, z kim po państwa stronie mogłabym porozmawiać dalej na temat współpracy, no bo widzę, że z panem to raczej nie bardzo. Nie? Więc jeżeli szukamy po naszej stronie kogoś merytorycznego, to tego poproszę o to, żeby on po swojej stronie znalazł innego przedstawiciela handlowego, tak, czy key account managera, który tutaj pomoże. Ja tylko powiem tak, Atina, bo widziałam, że podniosłaś i opuściłaś łapkę. Czy ty nadal chciałabyś coś powiedzieć? Bo Magda się, to najpierw Atina, a później Magda. Ale poczekajcie jeszcze, Alionu, czy to ci odpowiada jakoś na twoją sprawę, czy jeszcze coś trzeba by tutaj... Nie, nie, ja bardzo dziękuję, ja spróbuję sobie w pierwszej kolejności wypróbować pomysł numer jeden, później pomysł numer dwa, a jak mi nie zadziała jeden i drugi, to wtedy się z wami skontaktuję prywatnie i może wymyślimy coś lepszego. Słuchaj, jesteśmy dostępne na grupie, więc cokolwiek masz, wrzucaj na grupę na Facebooka Kobiety w Zakupach, tam prowadzimy wszystkie dyskusje, tam na pewno znajdziesz pomoc. Dzięki bardzo. Dzięki, dzięki bardzo. Atina? Znaczy ja właśnie chciałam tutaj na temat pytania Joli odpowiedzieć, ale jak nie ma potrzeby, to nie będę. Dawaj, dawaj. My dawaj, bo ponad prawie 25 lat ciągle współpracowałam z inżynierami w branżach budowlanych, remontowych. IT też troszeczkę mniej, ale naprawdę tu techniczne po stronie cały czas miałam i po stronie dostawców, i po stronie klientów wewnętrznych, cały czas mężczyzn i bardzo technicznych. I oczywiście ja jestem po ekonomii, więc nie jestem technicznym, bardzo dużo rzeczy musiałam się nauczyć i tak dalej. Albo też to, że tam techniczne rzeczy nie byłam w branży, to mi nie przeszkadzało, żeby być bardzo efektywna w negocjacjach. Chodzi o to, że jeśli chodzi o dostawców, oni zawsze będą szukać osoby, żeby rozmawiać merytorycznie w technikaliach, dlatego że jest im o wiele łatwiej przekonać do siebie, jeżeli rozmawiają z osobą tam technicznie. Bo wtedy jakby przeskakują dział zaopatrzenia, który patrzy na nie tylko na tylko technicznie specyfikacja, czy działa, czy nie działa, ale patrzy też na inne warunki typu, no nie wiem, gwarancja, płatności, dostawa i te wszystkie inne rzeczy bezpieczeństwa zakupu, że tak powiemy, od czego jesteśmy my. I bardzo często dostawcy próbują pierwsze jakby przekonać klienta wewnętrznego, bo wtedy mają gotowy deal, tak? Bo wtedy przyjdzie inżynier i powie, że oni mają tak specyficzną techniczną ten, że nikt inny tego nie może dostarczyć. Tak, a my, tak, ponieważ dokładnie. Nie jesteśmy techniczni, to trudno nam po prostu ocenić, tak? Także to są chwyty typowo od dostawców. I niekoniecznie to musi być takie seksistowskie czy jakieś podejście. Po prostu chcą wejść tam, bo jest im to łatwiejsze, bo inżynierów czy ich interesuje, żeby produkt był dobry. Mniej oczywiście, jak się mieści w budżecie, to okej, wszystko, a resztę rzeczy to na to nawet im nie przyjdzie do głowy, żeby badać i zbadać, tak? I tu nasza rola przychodzi potem. A druga strona, jeszcze coś uciekło mi teraz, ale Nie. Zawsze jeśli chodzi o tak sprawy merytoryczne, to ja tak jak na początku powiedziałaś, po prostu jesteśmy na początku etapu,
teraz jest dobieranie takie pierwsze. Jak będą szczegółowe rozmowy merytorycznie, to wtedy siada osoba z Państwa strony merytoryczna, z naszej strony merytorycznej i na to są osobny czas i osobny moment, na który Państwo będą tu zaproszeni. I kropka, tyle. I nie ma się tu co, jak to się mówi, czuć jakoś po prostu... Dział zakupów ma swoje, jak to się mówi, prawa i tak dalej. No ale też trzeba wychowywać swoich wewnętrznych klientów, bo też, żeby mieć to miejsce przy stole i że halo, halo, to, że nam się technicznie wszystko podoba, to nie jest końcowy deal. Końcowy deal muszą być wszystkie warunki, a ich jest lista cała. Nie? I wtedy wchodzą nasze właśnie porównanie, dobre oferty, gdzie specyfikacja jest jednym elementem, różnych innych rzeczy i wtedy inżynierom też się otwierają oczy. O, faktycznie, nie? Ojej, tak, to jeszcze też by trzeba to. To też jest ważne. No i miałam ileś takich momentów, aha, kiedy nawet, no nie wiem, przypominam sobie wielki zakup, nie wiem, jakichś systemów klimatyzacyjnych, gdzie jak zrobiłam porównanie, nie będąc techniczna, to inżynierowie wielkie oczy otworzyli, bo wydawało im się, że ten dostawca, który będzie super, a w końcowym rozrachunku nie był taki super, jak spojrzeliśmy na wszystko razem. No i wtedy oczywiście w ich oczach byłam, że już potem nikt nic nie komentował. To tyle ode mnie. Powodzenia. Wiesz, tutaj w zakupach technicznych też jest taki trend, że właśnie inżynierowie wybierają dostawców, którzy pokrywają ich braki wiedzy i bardzo często pomagają im dobierać specyfikacje. Ale tu jeszcze Magdę zapraszam do wypowiedzi, bo podniosłaś łapkę. Ja chciałam też, Jolu, do ciebie, bo jakby to, co mówicie dziewczyny, szczególnie tym powiedziałaś, Julio, to mi by do głowy nie przyszło, żeby tak powiedzieć. I chciałam się zapytać, co sądzicie o mojej reakcji, która jest naturalna. Ja już tak usłyszałam i się zapytałam, ale pan żartuje? Mam nadzieję, że to jest jakiś żart. Bądźmy profesjonalni i kontynuujmy pracę. A jak panu coś konkretnego nie pasuje, to proszę to nazwać. I nie spotkałam się nic z odpowiedzią, te heheszki się wtedy wchodzą, nie? Sorry, że tak po ciemku, ale tutaj młodego, że tak powiem, byłam. Heheszki weszły, nie, pani Magdo, bo tutaj ja bym chciał omówić z jakimś inżynierem, to sobie szczegóły omówcie, ma pan telefon, tak, do kolegi. Więc jakby w taki sposób, pan żartuje? To jest też właśnie bardzo dobry przykład, bo on mówi, że pokazuje granice, nie? Ty jasno komunikujesz granice i ty jasno mówisz, że no nie gram w pana grę, nie? Pod tytułem pan mnie zaprasza do jakiejś gry, ja w tą grę nie gram. Czyli to też może być. Tak. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Jeżeli nie ma pytań, to chciałabym już pomału iść w stronę końca. Agnieszka, ty masz przygotowane pewne prezenty dla naszych uczestniczek, e-book i rabat na twoje produkty. Opowiedz troszeczkę o e-booku, opowiedz troszeczkę o produktach, które masz w sprzedaży. No e-book jest dostępny na mojej stronie internetowej, więc wszyscy, kto wpiszą w imię Agnieszka Szwajkowska, to już mają moją stronę internetową i e-book jest za darmo, możecie sobie go pobrać. E-book jest o radzeniu sobie z krytyką i on jest napisany w taki sposób, abyście dostały gotowe teksty właśnie, co powiedzieć w tej sytuacji. To jest tam parę takich właśnie zwrotów na różnego typu sytuacje, żeby właśnie, ponieważ nie jesteśmy w stanie wymyślić w tej sytuacji nic mądrego, no to macie tam gotowce w tym e-booku, co powiedzieć, jak zareagować, ale macie też, e-book jest tak pomyślany, żebyście, jak go przeczytacie, to żebyście zmieniły w ogóle nastawienie do tej całej krytyki, żebyście zupełnie inaczej już postrzegały krytykę, no a jak już zaczniecie mieć inne przekonanie, no to będziecie też inaczej reagowały na tą sytuację, czyli e-book ma was wzmocnić tak psychologicznie w waszej postawie, w reakcji na krytykę.
e-book wyjaśnia też, tam dokładnie omawiam, co to jest informacja, co to jest właśnie ocena, co to jest opinia i czym się te trzy rzeczy różnią. Tak, żebyście nie dały sobie wmówić nikomu, że ktoś stosując opinię mówi jakąś informację. No, informacja to jest rzecz, ludzie bardzo często myślą, że mówią informację, ale mówią opinię albo ocenę. To jest tak naprawdę, jak ja prowadzę szkolenia właśnie na temat informacji zwrotnej albo właśnie radzenia sobie z krytyką, czy dotyczące asertywności, to jest 50% ludzi się myli, jak mówi mi, że mówi teraz właśnie informacje, a zwykle mówią ocenę albo opinię. Więc w tym e-booku macie dokładnie wytłumaczone te trzy rzeczy. Macie gotowce, komunikaty, ale macie też tam takie fragmenty, rozdziały dotyczące pracy z samooceną i pracy z poczuciem własnej wartości. Myślę, że to też jest bardzo cenne w tym e-booku. Jeśli ktoś chce poprawić sobie swoją samoocenę albo poprawić sobie swoje poczucie wartości właśnie w reakcji na krytykę. No, on jest pomyślany, żebyście mogły sobie, tam są przygotowane dla Was ćwiczenia, więc możecie sobie, to jest taki e-book, którego najprawdopodobniej nie da się przeczytać w jeden wieczór. Raczej trzeba go podejść do niego w taki sposób, że po prostu zaczynam od tego, co mnie najbardziej interesuje i potem sobie dokładam, co jeszcze potrzebuję albo co jeszcze chcę wiedzieć na ten temat. No chociaż, nie wiem, w zależności od tego, jaką kto ma potrzebę, bo jak rozumiem, ktoś jest bardzo, bardzo negatywnie reaguje na krytykę, bardzo po prostu naprawdę przeżywa tą krytykę i bardzo źle jest mu, jak słyszy krytykę na swój temat, no to ten e-book jest jakimś lekarstwem, jest jakimś eliksirem na tą sytuację. No i to jest jeden prezent dla Was, a drugie prezenty to, wiecie, ten webinar z Julią teraz jest taki, jeszcze nie rozpoczęłam procesu sprzedaży, ale już na mojej stronie i w mojej ofercie możecie zobaczyć coachingi i mentoringi. I tutaj na hasło kobiety w zakupach macie 10% zniżki. Natomiast jeśli zapiszecie się na mojego newslettera, to będziecie dostawały informacje na temat... Ja przygotowuję w czerwcu wyzwanie i też webinar dotyczący radzenia sobie z krytykiem wewnętrznym, czyli z tym głosikiem, który nam w głowie zapitala i nam cały czas podpowiada, jakie to my jesteśmy i co my właśnie teraz źle robimy i różne rzeczy nam tam podpowiada i na okrągło z nami jest i na okrągło nam towarzyszy i albo jest głośniejszy, albo jest cichszy. I ponieważ dla perfekcjonistki to jest drugi bardzo poważny problem, ale w ogóle dla ludzi to jest bardzo poważny problem, ten krytyk wewnętrzny. I także przygotowuję webinar na temat tego, jak sobie radzić z krytykiem wewnętrznym, i wyzwanie. I tutaj rzucam wyzwanie Chodakowskiej, to Wam tak powiem, bo webinar i wyzwanie będzie dotyczyły tego, czuj się piękna na plaży bez ćwiczeń i w ogóle bez, czyli nie musisz się odchudzać, nie musisz w ogóle nic robić po prostu i czuj się piękna na plaży. Bo wiecie, ja już naprawdę mam dużo lat doświadczenia i do mnie oczywiście, że mam dziewczyny, które wiecie, były u Chodakowskiej i co, i schudły z grubły, a potem schudły znowu i to jest takie ciągłe, jak nie masz poczucia własnej wartości. Ja w tym e-booku też bardzo, moim zdaniem bardzo prosto, bo ludzie nie rozumieją też tego poczucia własnej wartości, mylą samoocenę z poczuciem własnej wartości. Ja w tym e-booku bardzo prosto to wszystko tłumaczę, wyjaśniam, co to jest, jak z tym pracować. To jest takie ABC, więc to Wam się przyda, jak jesteście rodzicami. Akurat te dwa tematy bardzo Wam się też przydadzą, bo to jest też rola rodzica, żeby pracować z poczuciem własnej wartości u dzieci. To Wam się przyda też, jak pracujecie z pracownikami, czy w ogóle jak współpracujecie z kimś, z mężem Wam się to przyda. Więc te akurat procesy bardzo Wam się przydadzą. No a krytyk wewnętrzny, no to
To jest taki chochlik, który nam towarzyszy, wiecie, szczerze powiedziawszy, on nam towarzyszy całe życie. On jest albo cichszy, albo głośniejszy, uaktywnia się w sytuacjach stresowych, uaktywnia się, nawet jak już jest jakiś wyciszony, to wtedy, kiedy jest stres, wtedy, kiedy jest trudno, wtedy, kiedy są jakieś poważne negocjacje, to on się uaktywnia. No i co z nim robić, jak sobie z nim radzić, żeby właśnie sobie poradzić. I jak się czuć dobrze na plaży, bez, wiecie, no, wcale nie trzeba mieć jakiegoś tam rozmiaru albo jakiegoś tam ciała, żeby się dobrze czuć na plaży. No to też nam trochę wmówiono, nie? Że aczkolwiek, no właśnie, no to jak ktoś chce, czyli taką zachętą, takim sexy tematem będzie plaża i ciało na plaży, ale tak naprawdę celem tego wyzwania będzie praca z krytykiem wewnętrznym, żeby go poznać, polubić i żeby on się stał twoim sprzymierzeńcem, bo to tak naprawdę jak się go dobrze rozpozna, jak się go dobrze rozpozna, jak się z nim zaprzyjaźni, to on jest twoim mentorem. Nie? Ten krytyk, jak on jest nieokiełznany, to on działa przeciwko tobie, ale jak go właśnie, to jest tak jak, wiecie, jak są dzikie konie. Nie wiem, czy oglądaliście takie, są różne filmy kowbojskie, jak oni ujeżdżają te konie i jak są te konie dzikie, to po prostu nie da się ich ogarnąć. Ale jak się konia już tak wyprowadzi, to ten koń po prostu siadasz i staje się twoim przyjacielem i nie działa przeciwko tobie. I tutaj to wyzwanie i webinar będzie poświęcone temu, żebyś poznała swojego krytyka, zaprzyjaźniła się z nim i żeby twój krytyk stał się twoim mentorem, czyli żeby z tego chochlika takiego w głowie zamienił się w taką dobrą wróżkę, która ci będzie podpowiadała. Bo tak naprawdę praca z krytykiem wewnętrznym, jeśli ktoś pracuje, czyli nie chowa go pod dywan, nie wycina go ze swojego życia, albo nie zabija go, bo też można go zabić jakimiś obsesyjnymi działaniami różnego typu. Jak go nie zabijesz, no to praca z krytykiem wewnętrznym to jest też praca nad twoją inteligencją emocjonalną. Czyli to jest tak naprawdę wzrost, bardzo duży wzrost twojej samoświadomości. No a jak jesteś, wiecie, w dzisiejszych światach, w dzisiejszych czasach bycie inteligentnym emocjonalnie się po prostu opłaca, bo jak tu konkurować też na rynku? No, trzeba się znać, trzeba znać innych ludzi, trzeba to umieć tym zarządzać, bo już wiecie, no, kompetencje to już mamy w dzisiejszych czasach wszyscy dość mocno wyrównane. Więc poznanie krytyka wewnętrznego to jest tak naprawdę też praca. To jest tak naprawdę, to ci daje intuicję. Nie mówi się, że kobiety mają intuicję i faktycznie kobiety oczywiście, że mają lepszą intuicję niż mężczyźni, dlatego że są po prostu bardziej empatyczne i bardziej otwarte na komunikację niewerbalną. No ale też intuicja jest bardzo zwodnicza, czyli trzeba umieć odróżniać intuicję od projekcji. A praca z krytykiem też ci rozbija intuicję, twoją prawdziwą intuicję, a nie twoją projekcję. Więc zapraszam, a potem oczywiście szykuję kurs dla perfekcjonistek i tutaj jak będziecie na wyzwaniu albo jak będziecie na webinarze, to będziecie miały też specjalne zniżki, czyli jeśli czujecie się, że perfekcjonizm was wykańcza albo powoduje, wiecie, bo ja sama byłam perfekcjonistką, no i powiedziałabym szczerze, ja byłam perfekcjonistką i tak naprawdę zaczęłam pracować ze swoim perfekcjonizmem, jak zaczęłam się zajmować coachingiem, czyli jakieś tam 7 lat temu albo 8 lat temu, jak po prostu zaczęłam, jak się zajmuje człowiek coachingiem, to właśnie poznaje te takie wszystkie mechanizmy wspierania siebie i fokus na wspieranie, i fokus na rozwiązania, i fokus na dawanie sobie takiego, no, wsparcia w bardzo różnych obszarach. Czyli masz problem, okej, świetnie, to co chcesz zrobić z tym problemem, to jak sobie pomożesz, żeby sobie poradzić z tym problemem. I coaching to jest cały czas takie właśnie zmiana twojego myślenia na kierowanie cię na rozwiązania i na takie szukanie tego, co ci może pomóc, a nie tego, co ci przeszkadza.
I to właśnie jakby totalnie mnie uwolniło z tych perfekcjonistycznych nawyków pod tytułem porównywanie się i no bo jak jesteś perfekcjonistką, to naprawdę idziesz z ciężkim plecakiem na plecach. I to nie jest plecak wypełniony zasobami. To jest plecak wypełniony kamieniami, które ci naprawdę mocno przeszkadzają. I idziesz, i to jest najdziwniejsze jest to, że perfekcjonistki naprawdę, kurde, wspinają się na te góry z tym plecakiem i dają radę i zdobywają te szczyty. To są po prostu kobiety, które są naprawdę mega silne, mega silne. A więc jak się uwolni ten, jak się zdejmie ten plecak, jak się będzie umiało zdjąć ten plecak, to słuchajcie, dostaje się naprawdę wiatru w skrzydła. To już potem można, już można naprawdę latać. To sobie wyobraź, jak pozbawiasz się tego plecaka, nie, takiego ciężkiego z kamieniami. To nawet jak któraś z was nosiła kiedyś plecak ciężki, dziecko na plecach, jak zdejmujesz to dziecko, to od razu się czujesz lżejsza. Więc to, więc, no więc właśnie ten kurs dla perfekcjonistek, więc tam będziecie miały też specjalną zniżkę na ten kurs. Jeśli jesteście zainteresowane, to bardzo polecam. Startujemy w wakacje z kursem. Kurs będzie trwał 3 miesiące. Ja mam, wiecie, ja jestem też z wykształcenia psychoterapeutą i pracowałam też jako psychoterapeuta, mam takie doświadczenie, wykształcenie profesjonalne w tym kierunku i doświadczenie, więc jakby ja zamierzam pójść tak w tym kursie, zamierzam dać perfekcjonistkom takie zasoby, dzięki którym będą mogły inaczej żyć, inaczej żyć. Czyli nie zamierzam diagnozować perfekcjonistek i nie zamierzam odkrywać ich negatywnych nawyków. To będzie minimum, natomiast cała koncentracja będzie tak naprawdę skupiona wokół wszystkiego, co jest związane z miłością do siebie, z samoakceptacją, z poczuciem swojej samooceny, odkrywaniem swoich nawyków i także z umiejętnością czerpania feedbacku od ludzi. Bo perfekcjonistki są dość zamknięte na feedback z obawy, żeby się nie dowiedziały czegoś negatywnego o sobie. Więc tak siedzą cichutko i tak myślą, że może się jakoś wywiną, a jak się otwieramy na ten feedback, to właśnie się dowiadujemy też bardzo dobrych rzeczy o sobie. I nagle się okazuje, że nie cały świat myśli tylko, że my jesteśmy jakimiś nieudacznikami, nieukami i nic nie potrafimy, ale że bardzo dużo ludzi myśli wręcz przeciwnie. I jak sobie pozwolimy to usłyszeć, to wtedy naprawdę może w nas coś pęknąć i możemy też zacząć inaczej żyć. No i tak to. Super. Także dziękuję Ci bardzo, Agnieszka. To dla Was. Znaczy dla perfekcjonistów, tak. Ale jakbyście chciały też, oczywiście jakbyście chciały coś dla swojej firmy, no to też tutaj po prostu możecie się do mnie zgłaszać i też mogę tutaj Was wesprzeć jakoś w różnych rozwiązaniach takich HR-owych czy związanych z zarządzaniem firmą, pracownikami, kompetencjami. To też oczywiście zapraszam. Tak, ja też będę puszczała mailing, myślę jutro, podsumowujące właśnie to, o czym Agnieszka przed chwilą mówiła. I będziemy już pomału, dziewczyny, kończyć, bo już praktycznie znowu szybko 2 godziny minęły. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie chciałam Tobie, Agnieszka, podziękować, że znalazłaś czas i chciałaś wystąpić tutaj przed naszym kameralnym gronem. Dla mnie ta prelekcja była bardzo wartościowa, bo faktycznie wiele rzeczy sobie odświeżyłam i muszę przyznać, że przeczytałam e-book i naprawdę polecam, polecam, chociaż wydawało mi się, że już z tym moim perfekcjonizmem już jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze, to jednak fajnie sobie to odświeżyć i wyciągnęłam tam dużo rzeczy dla siebie. Faktycznie nie jest to lektura jednego wieczoru i na pewno jest to lektura, do której się wraca,
bo dzisiaj potrzebujesz to, a jutro będziesz potrzebować czegoś innego. Więc dziewczyny, bardzo zachęcam. Oczywiście w podsumowaniu też będziecie miały linka, także bardzo dziękuję Tobie, Agnieszka. I chciałam też na koniec zapytać, czy któraś z dziewczyn chciałaby się czymś podzielić, czy było na tym webinarze takie coś, co Was zaskoczyło, czy te cele, z którymi przyszłyście na ten webinar, zostały spełnione, czy czujecie, że no ten temat trudno jest wyczerpać, ale myślę, że Agnieszka zrobiła naprawdę bardzo dobrą robotę. Czy ktoś by się chciał podzielić? Może Atynę trochę rozbudzimy. Nie śpię, nie śpię. Chociaż tutaj widzę, nie wiem czemu, jak kamerę mam ciemną. Ale no bardzo mi się podobało, bardzo ciekawa prelekcja. Na pewno zacznę tutaj, zajrzę tutaj na stronę internetową i się zainspiruję e-bookiem. Także bardzo dziękuję, Julia, za zorganizowanie trochę tak, nie bezpośrednio może zakupami, ale też rzeczy, które się spotykamy i na co dzień. Mm-hmm. Także bardzo, bardzo fajnie, bardzo dziękuję. Dzięki za te słowa. Ja w ogóle myślę, że w zakupach żyje bardzo dużo perfekcjonistek, bo my w pewien sposób musimy być perfekcyjne i wszystko po prostu dźwigać i zawsze być te najlepsze, no bo patrzą na nas z każdej strony. Także słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Poproszę tylko Ciebie, Agnieszka, żebyś jeszcze została ze mną chwilę. A reszcie dziewczyn dziękuję. Widzimy się, słuchajcie, za miesiąc. Prelegentka jest już wybrana. Jest to pani prawnik, ale na razie nie będę nic więcej zdradzać. Na pewno zorganizujemy głosowanie na temat terminu i głosowanie na temat tematu na naszej grupie kobiet w zakupach. No i życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia za miesiąc. Dziękuję, Agnieszko, bardzo, bardzo szczerze, bardzo wartościowe spotkanie. Dzięki bardzo. Ja również bardzo dziękuję, fajnie, super spędzony czas i naprawdę dziękuję. Fajnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy, Agnieszko. Bardzo wartościowe spotkanie. Dziękujemy. Dzięki.